Alians to było towarzystwo ubezpieczeniowe, stanowiące własność małej bardzo grupy ludzi, trzyosobowej, z których dwóch było zagorzałymi nazistami i bliskimi przyjaciółmi Himmlera. Oni należeli do ścisłego kręgu jego przyjaciół, jego tak? przyjaciół i powiedziano: Jeżeli dacie nam pieniądze, to wam się to opłaci. I opłaciło im się to w sposób niesamowity. Pierwszy wielki Skok nastąpił bardzo szybko bo tuż po kryształowej nocy gdzie naziści zniszczyli zdemolowali wiele sklepów wiele zakładów te przedsiębiorstwa były ubezpieczone alians w tym momencie odmówił wypłaty odszkodowań żydom